Hej, hej, siemanko, siemanko, z tej strony Legion. To jest legendarna wyprawa, odcinek 45 i lecimy dalej z aktem Atlantis, aktem 6. Ten odcinek jest sponsorowany przez miłośników Marchwi dla miłośników Marchwi. A dlaczego? No to na końcu się dowiecie. A więc tak, podążamy sobie tu właśnie dziczą Gaulos. Już zaczęliśmy sobie właśnie dodatek Atlantis. A teraz drugi odcinek z tejże właśnie krainy całej. No, z tymi błotnikami to będzie problem, już widzę, bo dużo mi zjadają. Tu bierzemy sobie kościka, nocni goście. No jak ja ich nie lubię normalnie. Większość chyba tutaj nie lubię. Nie no, może nie większość, ale są te takie właśnie nielubiane. Jak Makajowie, ci właśnie. A Egipany też nie lubię. Stąd. No z tej Atlantydy na to wychodzi, że dość dużo nie lubię. Jak wcześniej tylko Makajowie, tak tutaj już są dwie różne frakcje. Błoto człeki i Egipany. Zobaczymy, co z tymi typowo tymi atlantytowymi postaciami, które będą. Jaka będzie z nimi walka? No z Trytonami, no to wiadomo, taka też będzie dość ciężka, ale pewnie nie taka jak z tymi pozostałymi, tymi jakimiś gadami, jaszczuroludźmi i tym podobnymi. No na razie spokojnie, komary tuczemy, utniemy sobie zaraz komara. No ucięliśmy, dobra. O nie, jaskinia błoto człowieków. O kurczę. Ciasne przejście. Wieżyczka mięczaków. Czy jesteśmy mięczakami? Nie, gładzimy ją. Starszy Katryx. Te akurat nie robią na mnie wrażenia. Następny. O, i będziemy mieć tu jakiś itemek questowy znowu. Czyż tak? Widać coś na mapce. No, żebym nie zapomniał o tych fanach Markwi w tym odcinku, muszę pamiętać, żeby na końcu pokazać coś, co mam w zanadrzu. Shisha, tak, zapalimy. Nocni goście zrobieni. Lecimy do gościa z shishą. No, to jest jeden z przyjemniejszych questów, bo szybciutko go sobie zrobimy, bach, i można lecieć dalej. A, tylko doświadczenie wpadło, to
Niewiele. Dobra, sprawdźmy, jak się spisze pika na nie. Niech jakaś większa grupka będzie. O, są tu. Kumary pościągamy najpierw. Dobra, i teraz. Jak pika się na nich sprawdzi? O! A podobnie w sumie. Nie ma różnicy, więc po co przepłacać, tak? Jak można ich na odległość troszkę. Dobra, będziemy próbować ich unikać w starciu, bo spowalniają właśnie i to jest niedobre w walce z nimi, a trochę mi życia też zabierają, więc tak będzie dobrze się nimi zająć na odległość. No, takie trochę podjazdy partyzanckie tutaj stosuję, ale nic nie zrobię, no muszę. Po prostu muszę. Ujawniła się moja druga natura partyzanta. Całe życie w ukryciu. O, wężowy łuk ognia. Cóż to jest? Starożytny. A jeszcze mam jakiś łuczek fajny. Chociaż pewnie nie do końca, ale ten. Niedobry, niedobry. Jeszcze mi coś wypadło. Kolejny łuczek. Toksyczny, płaski łucz. Nie. No takie nie dla mnie rzeczy. Tam w skrzyneczce czekają takie dobra. O, tutaj są ci jaszczuroludzie właśnie. Pierwsze spotkanie z, no ci powiedzmy wężu ludzie, wężowcy jacyś. Syczący. Wężowiec przez śladowca. No i tak trochę to na jedno kopyto w tym odcinku wyglądał. W sumie to tak bezuczuciowo trochę. Idziemy, nic się nie dzieje specjalnego. To potrzebuje troszkę akcji. To było w tym kabarecie Limo, Abelard Giza, Hollywood. Potrzebuje dużo akcji, a dużo goła baba. Kurde. Ameryka. Zouza? Jakąś Zouzę chyba z tukłem mi się wydawało. Wężowiec Zouza. Coś niesamowitego. Żmija powinna być, nie, wężowiec. Kurde, bez tarczy z tymi błotniakami nie jest dobrze. No, jak mnie zaspamują 5 osób, no to też nie za fajnie. Dzień dobry, do widzenia. Następni. O, i znowu tu będzie jakiś chyba questik. Znaczy itemek questikowy. Już widać go na mapce. No ja w ten Atlantis też w sumie no jakoś wybitnie nie grałem. Tyle co jakoś dojść do ostatniego bossa kilkoma postaciami i farmić itemki na ostatnich bossach tych w tym. O, mamy. Nierozwiązywalna łamigłówka, no proszę. Także no, nie znam tego Atlantis jakoś super na pamięć. Chociaż no, powiedzmy, że coś tam świta w głowie.
No, ogólnie idziemy po drodze do przodu i nie żeby coś. Wszystko trzeba odkryć, oczywiście, jak zwykle. Ostatnio się też przymierzam do zrobienia tego buildu z odbijaniem od obrażeń. Tak, pracuję na razie nad patentem, gdzie iść, co dropić. I tak myślę, znalazłem dobry patent kiedyś z jakimiś ichtiańskimi rzeczami, ale. No, jeszcze przemyślę to dobrze i zobaczymy, co to z tego wyniknie. Ale no, mam pomysł na ten build, żeby zrobić, bo no, po prostu fajnie by było chodzić i nie walczyć, tylko niech się przeciwnicy rozbijają o mnie. Taki, no, taka powiedzmy. Troszkę antywalka, ale ja lubię takie absurdy. Defensywą zabijać. Niesamowite to. W ogóle sama na logikę, sama filozofia tego już brzmi dziwnie. No ale zrobimy to. Tak myślę. Przynajmniej mam taki plan. No i myślę, że będę. Chodził na drop, aż nie wydropię wszystkiego, co trzeba. Co może być trudne, wiadomo, ale do odważnych się należy. Aha. No i też pytanie, jakie mistrzostwa wybrać? Bo ja na początku myślałem o broni plus naturze. No a teraz też tak się zastanawiam, bo widziałem jakiegoś gościa, który. Też coś opatentował podobnego, no i on jechał na obronie plus plus ziemi. O, tu mamy te koralowe gwardie. Właśnie myślałem, jak sobie będę radził z nimi, ale nawet nie jest źle. No i zobaczymy. Najlepsze w tym buildzie na odbijanie obrażeń jest to, że im mniej masz odporności na różne rzeczy, to one ci więcej zadają damage i przez to dostaje przeciwnik więcej damage. To jest taki, no, antywalka, normalnie antywalka. Jedziesz na podkach i tucz cię we mnie. Oła, co to było? Dostałem jakimś bombiczkiem. No, nie czuję jakiegoś wyzwania tutaj. W sumie jak tak walczę z tymi przeciwnikami, niechże coś się zacznie dziać. Tam musimy dotrzeć, dobrze. Dobra, tu jest troszkę bardziej wymagająco. Chociaż nie do końca. Bo co, zrobię krok w tył i już goście nie mają ze mną szans znowu. No. O, fragment koralu. O, zapał templariusza. Pewnie nie ubiorę, bo to jak dla templariusza to siła oczywiście. Kurczę, jakiś czepiec zapał templariusza. No proszę, nie mam jeszcze takiego setu. Widzę, że trans plus wojna plus, to tam było? Rekonwalescencja, czyli chyba sen to był. Chyba tak, sen i sztuka noszenia pancerza to chyba obrona.
Była. Czy wojna? Zawsze mi się myli. Akurat sztuka noszenia pancerza, w którym było mistrzostwie. Bo ja jako gość, który zaczynał postacią wojna plus obrona tym zdobywcom, no to zawsze nie wiedz... No, tak mi się kojarzy, że no, ta postać to ma, ale w którym to jest mistrzostwie? No, musiałbym swój genialny pliczek zobaczyć. No nie genialny, po prostu spisany, ale ułatwiający życie z tymi skinami oczywiście. Dobra. Lecimy dalej. Co my tutaj mamy? I znowu goście. O, magowie. Tu już może z magami być troszkę gorzej. A chyba nie. Nie mecyjni jacyś. No i nad tym buildem ogólnie pracować chciałem z tymi odbiciami, tyle że no trochę ten też loch z Eternal Embers mi troszkę zepsuł koncepcję, bo więcej się ostatnimi czasy skupiam na tym lochu niż żeby pracować nad tym, więc no ten loszek to powiedzmy trochę jeszcze mi zajmie, bo będę sobie na pewno na niego często chodził, bo dropy czekają. Nie wiadomo jakie. I w ogóle jakieś prześmieszne. Zresztą fani Markwi, mam nadzieję, że dotrzymają tutaj w tym odcinku i zobaczą. Pani Markwi. No w sumie ja też jestem fanem Markwi, jakby nie było. Ladypunk, marchewkowe pole, tak. Ta piosenka. Pani Marchwi. Ogień się tu też znalazł. Są hidrony. No, ogień swego czasu mnie zatukł w tej serii już zbyt wiele razy. Więc no, muszę sobie tak troszkę na to spojrzeć inaczej. Chociaż chyba teraz mam już obronę lepszą na ogień, więc mi to nie grozi. No mam. Rzeczywiście nie zdjąłem tych karwaszy od Ragnaroku, więc jeszcze mi będą się tutaj przydawać. No, jednak wolę chyba z tą okrągłą, niż miałbym jakiś damage bardziej pójść. Lepiej chyba tak asekuracyjnie i je mieć na sobie. No, skończyć ten akt jak najszybciej i... O, mroczny wieszcz wypadł. Ha! Mroczny wieszcz. Ochrony dawanej przez broń. Nie. I znowu muszę taki dropik sobie odpuścić. Gdzieś schować na czarne godziny innych postaci. Ha. Mało leci, tak jakby patrzeć coraz więcej jest z nowymi dodatkami, więcej kombinacji mistrzostw, a wypadają takie itemki gdzie nie gdzie dla danych dwóch klas i no ciężko jest jak się tak gra normalnie jedną postacią dla tej postaci wydropić cokolwiek takiego co zmieni grę. No, czasami się uda, tak jak mi tutaj z tą piką, w sumie to był świetny strzał, bo już no, nie sądzę, że w tym akcie znajdę coś lepszego, chociaż i tak wiadomo, od epika wszystko zmieniam, cały mój strój, całe wszystko, itemki i jedziemy już powiedzmy nową, świeżą postacią na powerze, na kopie.
Może też jakieś umiejętności pozmieniam. Na pewno sobie wyrzucę jakieś tam. No, nie wiem, czy mi się przyda ten wabik. Może sobie lepiej zrobię ognika burzy, tego Samona. Też będzie jakiś robił za absorpcję damage. W sumie więcej takich ochronnych z przodu dla łucznika, to też i taka trochę bariera ochronna przed wrogami, że jest więcej czasu na tuczenie z dystansu po prostu. Chociaż no, jakby nie patrzeć, nieugięta falanga to by było coś pięknego. To jest chyba taki no, największy game changer w tej grze. Nieugięta falanga na wszystko. Stawiasz i masz gdzieś i uciekasz i jesteś chroniony. No w sumie teraz tak myślę jeszcze jakby do nieugiętej falangi jakiś z natury taki las dodać. No ciekawe jakby to też wyglądało. Chociaż, czy to by działało dobrze na odbijane obrażenia? No cóż, wiele jest zagwozdek. Trzeba wszystko potestować po prostu. No to wygląda. No, pomysły się rodzą w głowie cały czas, ale czas też ograniczony, żeby je wszystkie zrealizować. Trzeba będzie się na czymś skupić, czegoś jednego czepić. Pomyślimy, zobaczymy. Na tymczasem dalej lecimy z tym wszystkim. I dalej z questami. Kryształowa łza. No niestety już. Z artefaktami już no. Daleko nie zajadę, bo już na tym poziomie, na normalu już nie będę raczej nic zmieniał, bo już nie ma czasu, a na poziom epicki to sobie już coś na pewno znajdę, bo mam udało mi się w końcu ten ostatni artefakt, którego nigdy nie mogłem znaleźć. I to właśnie na chyba. Oj, mamy walkę z pradawnym. I to chyba na dungeonie, zdaje się, wypadła mi formuła. Ten rozkaz, czy wola Kunlun. Ten właśnie z dodatku, najnowszy artefakt. I zrobiłem. Ostatni artefakt, jaki mi brakowało. Już mam wszystkie artefakty schomikowane u mnie w skrzyneczce. No i. Tak się zastanawiałem, co będzie, jak je wszystkie uzbieram. Czy stracę zapał, ale nie, jednak nie. Mam dalej zapał do gry, mogę dalej tuc. Nie wiem, czy się ta gra kiedyś znudzi, mimo wszystko, że się wszystko tam zbierze takiego, co się chciało. To jeszcze jakiś jest dodatkowy taki, że mam teraz większy wachlarz możliwości i mogę sobie teraz robić jakieś testy większe, gdy mam już wszystkie artefakciki. No dobra. Pradawny. Aj, te mięczaki ciągle stawia. Jak ja tego nie lubię, tych takich samonów z tych bossów. To jest takie upierdliwe. Czasami jak je zasłaniają. No ale dobra. Inaczej się go pozbędziemy. Po prostu nie będziemy chodzić na te mięczaki. Nic mi to ogłuszenie go nie robi. Strasznie słaby jest, strasznie. No i padł. Starożytny przyrząd nawigacyjny mamy. Kolejny itemek questowy, z którym trzeba będzie łazić pewnie. Chociaż nie, może niedaleko. Dobra. Kurczę. Wcisnęło mi się kach. Czyli przyzwanie do najbliższej
naszej tej. No i nic, wracamy do naszego miasteczka, do Gadiru. I tu znowu czekają nas kolejne przygody na następnym jakimś zakątku świata. Jak nasz czas? Dobrze jest chyba. Jeszcze odcinek potrwa, dobra. Idziemy tutaj poddawać gościowi. I teraz płyniemy dalej, ale jeszcze zanim popłyniemy, to jest gość jeszcze od hazardu taki, co można u niego pieniądze tracić. Posprzedajemy jeszcze te wszystkie głupotki. O, nocy nekropolii, wojna. To wszystko do sprzedaży na to wygląda. O, łazarza to sobie zostawię. Maska pogrzebowa sława. Nie chcę. Roczny wieszcz zostawimy. Templariusz zostawimy. I to wszystko chyba do sprzedaży, bo to... Czy to będzie lepsze? No nie sądzę. Czy cokolwiek będzie lepsze z tego. Nawet jakby miało większe obrażenia, to... No ma, ale ja już widzę, że to się nie przyjmie. Ha, można dwukrotnie modyfikować. To jest dobry z tym majsterkowiczem. Ale no nie, to nie uzyskam chyba takich boostów, jak mam w tym moim o tej dzidce. Kurczę, jak ona jest piękna, no. Ach. Nigdy nie cieszył chyba tak taki drop w ogóle moich oczu jak ten, no. Świetnie wygląda. No, załadowałem sobie cały mój... Dobra, to sobie teraz pokażemy. Cesarz dla fanów Marchwi, skoro już tu jesteśmy. To jest właśnie, daj umiejętność zew marchewki. Krzyki o nadciągającej zakładzie napełniają wrogów strachem. Wyobraźcie sobie marchew, która wzbudza strach w przeciwniku. No i taki dropek właśnie nabyłem na legendarnym dungeonie. Dobrze, lecimy sobie dalej. Gdzie nas prowadzi tutaj przygoda? Afryka. Lecimy do Afryki. O, i tutaj będą trytonki i inne. O, i te syreny. One są niedobre. Wśród tych trytonów właśnie jest jakaś taka ich boska gdzieś Alexa, z której lecą niby jakieś itemki, jest szansa na wydropienie czegoś ciekawego. Tylko pytanie, gdzie ona jest? I czy ją, jak ją zabijemy, to czy rzeczywiście cokolwiek wypadnie fajnego? Bo jak tak się randomowo pojawia, no to nie wiem, czy jest warto ją szukać i lecieć, żeby coś znaleźć, no ale niektórych itemków miała właśnie największy drop. Już nie pamiętam, jak chodziło o jakieś sety, jak sobie kiedyś przeanalizowałem na tej database z tym z Titanka właśnie z różnych tych, ale no nie mogłem się nadziać na tą Alexę nigdy. No, chyba, że mi się dzisiaj uda. A to by było jaja. No, ale raczej nie sądzę, bo trochę już się na te trytony nachodziłem i nie mogłem tej Alexy znaleźć. Właśnie, pytanie. Jak ona naprawdę wygląda? Jakaś boska? Boska trytonów. Trytonka. Kurczę. No i już chyba tyle trytonów w tym odcinku, więc Alexy nie znaleźliśmy. No ale właśnie ciekawe, jak ona wygląda. Kiedyś sobie tak myślałem właśnie, żeby ją gdzieś znaleźć i to uwiecznić. No, niestety mi się jeszcze nie udało tego zrobić. Może kiedyś.
Na pewno będę chciał takie dziwne boski powynajdywać, żeby gdzieś po prostu no znaleźć. Ech. Samo to, jak wyglądają. No bo pamiętam też na lamiach była taka ta lamia z Kirysem i Smeny się ją szukało. To też było ją łatwo wyhaczyć po tym, jak wyglądasz. Miała ten Kirys na sobie i była szansa to wydropić. A jak wygląda Alexa? Szukałem po internetach. Nigdzie nie było zdjęcia tej Alexy. No i to tak utknęliśmy w tym takim ślepym punkcie, powiedzmy. O, jednak są tutaj jakieś jeszcze trytony. Jakiś widzę tu hełmik. Fajny, ładny. Ale nic ciekawego raczej. No i chyba już tyle tych trytonów. Czy jeszcze będą? Nie no, nie stawiałbym na to, że będą. O kurde, zdjęły mi troszkę moich bawków. Niedobrze. No dobra, lecimy. O, jaskinia. Bym przegapił. Się rzuciła kolorystycznie. Ojoj. Jak ja ich nie lubię, tych much. Rój. Czuł, czy czego tam. Muchy CC. Już są muchy CC. Jedyna walka dobra na to, no to czasami są strasznie niewidoczne. To rzucić tą obserwację zwierzyny. Jesteśmy oczywiście łowcą. O, już widzimy, jak lata oko. To jest fajne. A inne mistrzostwa mają problem, żeby to wyczaić, bo kurde, gdzie to? Jeszcze się to wtopi tak dobrze w otoczenie. Ten rój, no to jest najgorzej. No dobra, no to teraz idziemy dalej przez jaskinię. Gdzie to nas doprowadzi? Ile tego dziadostwa wyłazi z ziemi? I co? Nic. Drop słaby, słaby na razie. No, jeszcze mnie żrą jakieś. Znowu. Z tymi owadami. O, jak ich tu jest. No dobra. O, wybuchnie. Nie muszę dwie skrzynki coś buchną. Nie. Już myślałem, że coś tu będzie uknute, ale jednak nie. Jednak coś dropło. Słabe rzeczy, oczywiście. O! Coś przeoczyłem. Dobrze. Wracamy sobie na ścieżkę. Z powrotem tutaj. I lecimy na wyżyny Atlasu. Tak. Nic tutaj nie ma, więc lecimy dalej. No i powoli się zbliżamy do przerywnika chyba tego odcinka, bo czas już troszkę poszedł. Da, chyba coś tu jeszcze będzie. Tak, nasz gość z questem. No i musimy. O, właśnie, ten list musimy dostarczyć. Nieraz było tak, że bierze się tutaj questa i myśli się, a to już wzięliśmy, a tutaj jeszcze trzeba go kliknąć 3 razy i dopiero ten list wypada. Nieraz się z tym, pamiętam, naciąłem, że tego listu zapomniałem. Mam quest, ale co jest? Dostarczam list, a tutaj się okazało, że nie miałem żadnego listu wziętego właśnie. No to takie. Na początku, jak się nie wie, no to łatwo jest to przeoczyć właśnie. Tego też tu taka praktyczna uwaga ode mnie, żebyście nie zapominali. Bo sam się, wiadomo, też na to nadziałem. Nie tak, że jestem jakiś nieomylny czy coś.
Jesteśmy tylko ludźmi, ale dobrze się uczyć na czyichś błędach, nie na swoich. Na swoich, no to wiadomo, takie niby jest hasło, ale lepiej sobie na przykład ręki nie złamać, czy coś. No bo wiadomo. No a kurczę. Właśnie to są te egipany wkurzające. Rzucają tak szybko. Okej. I znowu oni. A Egipanowie. Haja. Węże nazywające się Haja. No fajne, fajne. Też słabe. Ciskacz. Ciskaczu, giń. Kupa śmieci. Super. Lubię takie rzeczy. Kupa śmieci i kupa śmiechu. Sęp jaki? Nukawkowy czy coś? Nie zauważyłem, co tam pisało. Ach, Mara Szarańczy nade mną tańczy. Harpia z przesmyku, a jestem łucznik z łapanki. No dobra, jeszcze sobie może polecimy troszkę. Bo przy tej fontannie nie chcę jeszcze kończyć tego odcinka. Pójdziemy sobie jeszcze do następnego. Ale już bliżej niż dalej. Trzy portale zaliczone. Chyba trzy. Ile dobrze mi się zdaje? Chyba trzy. Może cztery? Będą już. Nie, czwarty chyba będzie teraz. Zaraz był Gał. Nie, tu będzie trzeci. Tak mi się coś... Będzie trzeci portal, tak. Afryka. Była Gaulos Dzicz, był pierwszy Gadir, tu będzie Afryczka. O, i znowu mamy questik. Dobrze, tajny skład. Oczywiście, zrobimy. Wszystkie questy zrobimy. Taki jest plan. Na Ragnaroku się ostatnio w sumie dowiedziałem, że quest z tymi z tą owieczką można zrobić na trzy sposoby, co najlepsze. Znaczy, quest niekoniecznie z owieczką, a z tymi naszyjnikami, wilczym naszyjnikiem. Są trzy drogi zrobienia go i chyba są trzy inne nagrody. Nawet o tym w sumie nie wiedziałem. Dopiero tak ostatnio to przyszło, że to przeczytałem w ogóle i gdzieś wyczytałem, że właśnie tak można. Nawet nie wiedziałem. No bo to wiadomo, się robi to z automatu już ten quest i się nie sprawdza tam jakichś dodatkowych zajawek, czy są. No a tu proszę. Dowiedziałem się nowej rzeczy. O, i tu mamy coś takiego. Podejrzany kamień. Jak go naciśniemy, to się nam otwiera tajne przejście. Dobra, przejdźmy sobie do tajnego przejścia najpierw. Bazyliskas. Tak, bazyliszki mamy. Kolejna nowa kreatura. No, tęgie są, tęgie. Nowa właśnie taka Atlantisowa, bardzo ładna. Zresztą taki, kurczę, potężny smok normalnie. O,
można powiedzieć, bardziej gryfa przypomina. Tyle, że bez skrzydeł. Oj, 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 ale byłem w strasznym kryzysie. Dalej w sumie jestem. Nie, no, no. Tutaj to jest ostro. Chyba się wycofam na chwilkę, żeby odsapnąć. Oj, no było, było tutaj. Dobra, jednego pojedynczo jakoś to zrobimy, bo po prostu zaskoczyli mnie. Petryfikacja właśnie. To mnie zniszczyło. Popatrzyłem się bazyliszkowi prosto w oczy. Och, i poszedł. Tajny skład. Kwestik. Zobaczmy, co my tu mamy. Ej, co za... No niczym dobrym nie karmią te paczuszki w tym akcie, w tej Atlantydzie całej. No a tutaj jeszcze coś będzie. O kurcze. Ja cię. Nie. Ucieczka. Tyle gipanów, to mnie zaskoczyło tutaj. No ale dobra, poradzimy sobie z nimi jakoś. No, chciałem. Mówiłem, że za mało tutaj akcji i tak dalej. I w ogóle action i goła baba i proszę. I dostałem action i egipany i bazyliszki. No było srogo na sam koniec. Przynajmniej fani Markwi już widzieli, to już się nie musimy tutaj wracać po ten bonus, o którym mówiłem. Więc tylko do przodu, kroczymy ścieżką zniszczenia. Dobrze. I quest oddany. No to lecimy dalej. Ku kolejnej fontanience, w której sobie już skończymy ten odcinek, bo już właśnie nam się zbliża czas antenowy kolejny raz, niestety. Jeszcze bym sobie pograł o tym. No takie realia, takie realia. Cóż zrobić? O, jeszcze jakie dostałem na koniec skorpionki do pokonania. No i tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Będziemy kontynuować naszą podróż w Atlantis. Dalej tutaj właśnie odtąd ja się z wami żegnam. Miłego weekendu, miłego dzionka, dobrej nocki i wszystkiego najlepszego, żeby was spotykały same szczęścia i dobre rzeczy. Trzymajcie się. Miłego, cześć. Głowy mają usta, ostatnia wieczerza dla szczęścia truchle.